resztę połatamy jutro. Nisko dobra. I też ostrożnie trzeba ze spaniem, żeby nie spalić za dużo kalorii, bo można się nie obudzić. O, tak, cryostasis faktycznie. Jest genialne. Dobra, mamy jeszcze długą, długą noc. Długą, ciemną. Kawałki materiału. Nie. Aby sprawiać. Cztery. 5 jeszcze godzin około. Odpocznij. Zostały jeszcze 4 godziny. A słyszycie? Jest wichura na zewnątrz. Dobra. Dobra. Damy pić. I mamy. Moglibyśmy zrobić herbatę, tylko nie mamy wody. Już się robi problem. Dobra, pójdziemy sobie do tej budki. Próbujemy. W ogóle jak jest na zewnątrz. Ale zbyt, widzicie, jest nawet zbyt silny wiatr, żeby cokolwiek robić. Jest prawie minus 30 stopni na zewnątrz. W takim tempie bardzo szybko nam spada ciepło. Wejść. Próbujemy rozpalić. Mamy tam zapałki, gazetę, książkę i akcelerant. Dzięki temu szybciej nam się to zapali. Dobra, jest już trochę lepiej. Dorzucimy reclaimed wood. To nam daje tyle godzin, taką temperaturę. Zrobimy sobie herbatę. A, tylko trzeba wody. Dobra, kupimy sobie litr śniegu. Dobra, mamy litr. Dorzucimy jeszcze książki dorzucimy. To nam dało dużą temperaturę. Aha, trzeba jeszcze. Teraz chyba już. Tak. Obecnie herbatę. I co? Coś na ciepło. Fajnie by było zjeść. Dobra. I teraz tak, mamy sobie herbatkę. I mamy tutaj.
No jeszcze nam zostało 0,75 litra wody. Teraz możemy po prostu powiedzieć, czekać na świt. Witamy, Major Dagon. O, faktycznie. The Thing to jest bardzo dobry film. To jest bardzo dobry film. Naprawdę genialny film. Ze świetną fabułą i świetnymi efektami. Jak na tamte czasy oczywiście, były naprawdę rewelacyjne. Dobra. Septyk, bandaż, ters. Aha, i tabletki do czyszczenia wody. Okej. Okej. Moglibyśmy spróbować złowić rybę. Rozwalić lód. Nowy mi się nie podoba. Wiemy, godzinki sobie połowić. Nowy ten z 2011 w ogóle nie podoba. O proszę, super rybka. O, jak miło. Dobra. Od razu spróbujemy je upiec. Tam smażyć. Ponieważ surowych przedmiotów lepiej nie nosić. To bo później to się kupuje. Mamy radę jeszcze drugą. A, idealnie. Dobra. Mamy kolejny dzień. Oj, wietrznie jak diabli. Dobra, to byliśmy tam, to spróbujmy dotrzeć znowu do tamtej chatki kolejnej. A jest bardzo zimno. Bardzo, bardzo zimno. Będzie chyba cały dzień przeczekać. Może dopiero pod wieczór się pogoda trochę rozjaśni. Rozglądam się tutaj, wiecie, żeby nie zaskoczył nas jakiś wilk. Tutaj wpadzają. Dobrze, przeszukajmy wszystko. A, tutaj mam. A, bo tu już. A, bo tu już byliśmy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To już tu byliśmy. Nie wiem, gdzie się udać w sumie. Napijmy wody. Bardzo film. Nie mam pomysłu. Wojna frakcji to jest największa bzdura. Chociaż z drugiej strony ludzie potrafią się wyżynać i bić o to, co było lepsze, rebelia czy imperium, więc nic dziwnego. Dobra, kurczę, nawet nie widać horyzontu. Aby ruszyć do przodu po prostu. Gdzieś tam z tego co kojarzę, kolejne te chatki powinny być. Bardzo zimno. Dobra. Tam byliśmy. Próbujemy może po drugiej stronie. O. A, tu jest w ogóle trup jakiś. Szybko przeszukamy. Za wiele nie miał przy sobie. O, jest kolejna chatka. Chatka, puchatka. Też jest. Patrzcie to. Gami.
Tak, dokładnie. Wszystkie te gówno burze. Straszne. Krop metalu też do naprawy będzie. O! Łom. Wybornie. Zapalimy sobie. Bez akceleranta może nam się bez wiatru nawet rozpalić. A, to jak mówisz o... No patrz, i nie udało się. Wiemy tak. Jak mówisz o tym, o potworach, które lubią ciemność, od razu mi się przypomina Pitch Black. Pitch Black z... Kurczę, jak się nazywa ten aktor? Wiecie, o kogo mi chodzi. Łysy w okularach. Mamy Here Firewood. Dobra, dorzucimy jeden. To nam godziny. Jeszcze herbaty, póki mamy tą herbatę, póki mamy wodę. Zjemy sobie rybkę. Tą cięższą. Dobra, jemy herbatkę. Nie, to już jest w dobrym stanie. Harvest. Puk. A, bo to jest już zmontowany z... Z nitką po prostu. A to jest zwykły paczek bez nitki. W sumie... Dobra, na razie niech będzie. Mało waży. Tam sytuacja. Zmęczeni jesteśmy. O nieco. O, Vin Diesel, właśnie. Bardzo fajny film. Prowadzki zatem. Patrz, ja tutaj nadal wieje biało. No, kop tutaj ma bardzo duży sens. To jest faktycznie racja. Ale się dogrzejemy. Jemy sobie. Mamy materiałów. I drewna. Jedzenia jest. Jest jeszcze. Wody mamy 0,1 litra, tylko trzeba by natopić trochę. Dobra, stopimy sobie 1 litr.
Jeszcze wieje. No, ja też mam naszywki.pl. Kosztuję 8 zł, a tamte z tą śmieszną kartką licencjonowaną kosztują ile? 20? Bez sensu to jest w ogóle moim zdaniem. Jest to niebo, no. O właśnie, 20 zł. No czysto niebo, no chciało się. No to coś, coś takiego jak tacy naukowcy amatorzy, moim zdaniem. Tacy bardziej, którzy chcą poznać nie z obowiązku, a tak jakby wiecie, przekonania. Bo naukowcy to są tacy. To jest ich obowiązek po prostu, tak? Zajęcie, ich praca, a czyste niebo zajmuje się tym z własnej woli. Więc zależy na to, żeby odkryć prawdziwą naturę strefy. Bez jakiegoś tam ani negatywnego, ani pozytywnego nastawienia, jak powinność czy wolność. Więc moim zdaniem czyste niebo jest frakcją najfajniejszą. Bo są tacy właśnie bardzo neutralni. Nie, jeszcze mamy. Jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni. Rozrzucę, bo nie potrzebuję. O. No dobra, posiedzimy jeszcze tutaj tą chwilę i wyruszymy. Z ONZ? Może. Ale w grze nic nie ma na ten temat. No, bardzo chętnie się wybiorę na zonę Bałtyk, jak czyste niebo. Na Sęki nie jadę w tym roku, bo za dużo wydatków i w ogóle. Ostatnia edycja była spoko, ale niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą jak grać. Psuje się klimat. O. Na jesień jest u mnie w Bydgoszczy impreza stalkerowa. Do Nazachem. Aczkolwiek też mam co do niej wątpliwości, bo wiem, że ostatnia edycja była. No, niektórym ludziom się nie podobało to, że nie było balansu, brakowało zadań, było mało do roboty. Ale na zonę Bałtyk chętnie się. Skoro polecacie, to. Dobra. Się wypaliło. Jest trochę widniej. My przyszliśmy stamtąd. Kierujmy się w tamtą stronę. Ach. Jeszcze jako tako chodzimy w ogóle. O własnych siłach. Nie widzę wilków, co trochę mnie niepokoi.